Ponad 10 tysięcy widzów, to jest o 50% więcej niż mieści stadion. Przyszło dziś oglądać w Krośnie pucharowy mecz Karpat, niebieskie koszulki z warszawską Legią. Nie dla wszystkich starczyło miejsca, choć nie dojechali w komplecie stołeczni kibice. Część z nich przymusowo wysadzono z pociągu w Radomiu, a kilkunastu w Rzeszowie. Już w trzeciej minucie odżyły ciche nadzieje Krośnian na niespodziankę. Po błędzie Kruszankina i Zielińskiego Władimir Zinicz zdobył prowadzenie dla Karpat. Legia się poderwała, a najgroźniejszy w jej szeregach był Wojciech Kowalczyk. On to właśnie dwukrotnie bliski był wyrównania, ale w zespole gospodarzy znakomicie bronił Artur Sejut. To sytuacje z 12 i 17 minuty. Strzał Kowalczyka i znowu sparowany na rzut rożny. Chwilę później gorąco pod bramką Robakiewicza. Niedokładne wybicie piłki przez Kruszankina, ale tylko słupek po strzale Jerzego Łapczyńskiego z ponad 20 metrów. I rzut rożny. Bardziej precyzyjny w 27 minucie był Maciej Śliwowski. Oto właśnie Leszek Pisz puszcza w bój tego zawodnika. Przejście kilku piłkarzy krośnieńskich, strzał, rykoszet i jest 1-1. Trener Wójcik nie był jeszcze zadowolony, ale już pochwalił. I poskutkowało, bo za moment składna akcja Kowalczyk do Bąka na prawe skrzydło. Ten z powrotem do Kowalczyka i znowu znakomicie broni Artur Sejut. Wojciech Kowalczyk w końcu ukoronował swoją bardzo dobrą grę w 40 minucie. Po dośrodkowaniu Śliwowskiego zachował się jak rutyniarz i podwyższył na 2-1. Mecz w Krośnie mógł się podobać. Akcje zmieniały się jak w kalejdoskopie, zwłaszcza w pierwszej części gry, kiedy wszystko było jeszcze sprawą otwartą. To rzadkie obrazki z naszych ligowych boisk, kiedy interweniują dalekimi wybiegami obaj bramkarze. Sejut i Zbigniew Robakiewicz. Trener Wójcik w dalszym ciągu nakazywał: panowie, gramy dalej 2-1, to zbyt niski wynik. I oto Kowalczyk tym razem odwdzięcza się koledze za dokładne podanie i Leszek Pisz podwyższa na 3-1. Takim wynikiem kończy się to spotkanie, choć jeszcze Łapczyński i Kawecki mogli zmniejszyć rozmiary porażki. Wygrała i awansowała drużyna dojrzalsza. Jak ocenia ten mecz najpiękniejszy widz, kibic Miss Polonia, pani Ewa Wachowicz? Bardzo mi się podobało. Co najbardziej? Najbardziej to, że chłopcy byli tacy aktywni i cały czas byli w ruchu. To, że wiadomo, że trzeba biegać, ale że chcieli, naprawdę chcieli, to było widać. I tak mi strasznie żal, że nie wygrali. To znaczy za Karpatami pani kibicowała? Tak, byłam całym sercem za Karpatami, bo chciałam, żeby wygrali ten mecz, chociaż zremisowali.